Bardzo ciekawe pytanie. Kim ja jestem? Przede wszystkim projektantem. Projektantem, mężem, ojcem i osobą, która zawsze dążyła do tworzenia rzeczy, może nie niemożliwych, ale rzeczy, które zawsze chciałem tworzyć. A zaczęło to się od piaskownicy. W piaskownicy, kiedy z bratem razem budowaliśmy samochody w piaskownicy jako mali chłopcy, a pokrywka służyła za kierownicę, a patyk za dźwignię zmiany biegów. I od tego tak w zasadzie się w moim życiu zaczęło. Zaczęła się kariera projektanta w piaskownicy. I z tego zrodziła się myśl później tworzenia rzeczy, które przelewałem na kartkę papieru, najpierw nieudolnie, później bardziej udolnie i mnóstwo rysunków w zeszytach szkolnych. I prawdopodobnie te zeszyty przyczyniły się do tego, że obrałem tą drogę projektanta. Zawsze i kiedy pamiętam, te rzeczy jako tworzenie. Pamiętam kiedyś zrobiłem na... Był taki przedmiot prace ręczne. I zrobiłem samochód, trójkołowiec, który miał zainstalowany silniczek od samolotu, od modelu samolotu. Silniczek miał 1 cm sześcienny pojemności. I wydawało mi się, że ten samochód będzie tak bardzo szybko jeździł. Niestety nie doszło do tego, ale to był właśnie taki pierwszy krok do zostania projektantem już takim rasowym, prawda? Tak mi się wydawało. To była bardzo, bardzo... Bardzo długa i bardzo kręta droga. No niestety w ówczesnych czasach nie były informacje tak osiągalne jak w czasach dzisiejszych, w dobie internetu, kiedy przyciska się guzik i wyskakuje dana informacja, o którą prosimy. Więc tak jak powiedziałem, nie zawsze przyświecała idea zostania projektantem, ale nie miałem pewności, nigdy nie miałem pewności tego, czy tak naprawdę jestem zdolny do tego, aby tym projektantem zostać. W 1981 roku znalazłem się w Austrii i spotkałem bardzo ciekawą postać. Postać człowieka o polskim nazwisku, który był adwokatem we Wiedniu i nazywa się Wolfgang Przyborski. Bardzo czyste polskie nazwisko, ale od pokoleń, powiedzmy, należał do rodziny austriackiej. Zaprzyjaźniliśmy się i on był takim moim katalizatorem, który utwierdził mnie w przekonaniu, że jednak powinienem tym projektantem zostać. Był takim moim mentorem, który dał mi siłę wewnętrzną, która pozwoliła mi na to, żeby przełamać jakiekolwiek bariery, które istniały wówczas w mojej psychice. To, żeby podążać za tą myślą i w końcu udało mi się dostać do Anglii. Ale myśl o dostaniu się do Anglii, dlaczego tak się stało? Otóż będąc na wakacjach w południowej Austrii, czekaliśmy na stacji kolejowej na przyjaciółkę Wolfganga. Ja znalazłem gazetę na ławce. Gazetę, w której był artykuł na temat Royal College of Art. To był zupełnie czysty przypadek,
Kiedy ja się dowiedziałem o istnieniu uczelni, która była tylko jedną z trzech uczelni na świecie kształcących projektantów samochodowych. Nie wiem, jak to odczytać, w każdym razie to był dla mnie znak, że powinienem starać się o wyjazd do Anglii. Udało mi się wyjechać do Anglii i nie za pierwszym razem, ale za trzecim razem, za trzecim podejściem, uprzednio skończywszy Wydział Projektowania na Chelsea School of Art, udało mi się dostać na Royal College of Art. Szczęście, prawda? Po ukończeniu studiów na Royal College of Art jest taki zwyczaj, że studenci mają swoją końcową wystawę. I podszedł do mnie na tej wystawie Peter Stevens. Nie wiem, czy Państwu jest wiadome, ale Peter Stevens w ówczesnych czasach był jednym z takich najbardziej uważanych projektantów samochodowych w Anglii. Zresztą kierował grupą zespołu projektowego w Lotusie. Ale nie o Lotusa chodziło. Chodziło o nowo tworzony zespół dla grupy Tom Walkinshaw Racing, gdzie Peter właśnie zaproponował mi pracę. No więc takich propozycji po prostu się nie odrzuca. Z czym się wiązała ta moja praca? Z tworzeniem rzeczy dla firmy między innymi Jaguar. I tu powstaje właśnie koneksja mojej przyszłej pracy z tym, co stało się uprzednio. Ja miałem za zadanie zaprojektować tak zwany bodykit dla Jaguara Sport, który stał się prekursorem późniejszej linii XJR. I na stworzenie tego, powiedzmy, bodykit, czyli zmian nadwoziowych, które musiały przekształcić ten samochód z samochodu luksusowego w samochód sportowy, miałem bardzo mało czasu. I wówczas ówczesny szef projektowania Jaguara, Jeff Lawson, już niestety nie żyjący, po rozmowie nad projektem opuścił nasze studio, bo nasze studio było w Norfolk, koło obok Lotusa. I za dwa tygodnie dostałem telefon od jego sekretarki. Dostałem od jego sekretarki ten telefon i byłem pewien strachu. Myślałem, że coś niedobrego stało się z projektem, który robiłem. No i szef mnie wzywa do siebie, do firmy, żeby albo mnie albo skorygować te błędy, albo no, dać mi wypowiedzenie. Ale nie, na szczęście byłem w błędzie, ponieważ pod koniec naszej rozmowy zapytał się, czy chcę pracować dla Jaguara. No więc mnie to zupełnie zaskoczyło, ale no, tak jak mi później wytłumaczono, że był bardzo zadowolony z tego przebiegu prac nad projektem. No i zaoferował mi pracę w głównym biurze Jaguara, także szalenie ciekawe, nieoczekiwane, powiedzmy. Moje losy potoczyły się właśnie w ten sposób. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy to jest po prostu no, bycie zauważonym i łut szczęścia.